Opowiem wam historię od początku, ale pierwszy chcę wam powiedzieć, że konkluzja tego jest taka, że ludzie atakowali mnie, nawet nie wiedziałam czemu, ale jak usłyszycie tę historię, to nie uwierzycie, ale po prostu, bo zawsze nie wierzyłam, to muszę sobie uwierzyć i podzielę się tym, bo to jest wspaniała historia i to, że wierzę i że zawsze robiłam dobrą rzecz i że zawsze byłam dobrym człowiekiem, udowodni po prostu, skończ tą grę pojebaną. Ale powiem wam, jaka jest tego konkluzja. Jestem Izraelem. Ludzie, którzy atakowali mnie, byli tak naprawdę atakowali mnie, bo wiedzieli, że jestem Żydówką i po prostu wszyscy chcieli mi coś zrobić, bo chcieli się mnie pozbyć. Powiedzieli, że wierzę w Boga. To wszystkie sobie wiedziały, że wierzę w Boga Izraela. I one się tego bały. Kiedy ja zdawałam sobie sprawę z tego, o czym kłamią, i kiedy wierzyłam w Boga, panikowałem. A z racji tego, że ta historia jest tak popierdolona, ale to wszystko ma znaczenie. I z racji tego, że ta historia jest taka popierdolona, taka niemożliwa, że jest właśnie prawdą. I akceptuję to, że zostałam wybrana i że jestem Żydówką i że jestem Izraelem i że wierzę w Boga i że po prostu pewne sprawy tu się wydarzyły są tak niemożliwe, że muszę po prostu ogłosić i wielbić Boga Izraela i właśnie dlatego, że nie mam po co wierzyć, bo nic z tego nie zyskam, bo myślę sobie, jestem transsexualna czy coś, ale w to, że zawsze wierzyłam w prawdę i zawsze kierowały mnie mną dobre. Zawsze chciałam być dobra i zrobiłam. Ale gdy zobaczyłam, jak ludzie potrafią łgać, oszukiwać i kłamać. I to nie tylko ludzie, ale policja. Kurwa, jest całe sądownictwo. I to, o czym wydaje się po prostu tak niemożliwe, bo nikt nie wierzył. Ale zależy tego, że nie wierzyłam nigdy. I oczywiście ja wam tę historię opowiem. Ale po prostu chcę wam przekazać to, że nigdy nie wierzę, że Bóg mnie może wybrać i że wiele ludzi mnie po prostu tak może chcieć zniszczyć. Ale to, że ja nigdy nie tego człowiekowi nie egzekwowałam sprawiedliwości. I że ten człowiek tak naprawdę sam się wkupował, bo stworzył ze mną więź po to, żeby tylko potem nie oszukać. I to mi. I teraz jak ta sprawa wyjdzie, przedaję wszystkie dowody, jakie zbrodni i zaczynam. To jest tak głupie, że nie, aż niemożliwe, bo w tym nie ma sensu, bo wszyscy są przeciwko mnie, a wszyscy nie wrabiają i w ogóle to jakieś niemożliwe. Ale właśnie jeśli pozwolicie mnie słuchać, bo nie mam w tym nic do zyskania, a wszyscy chcieli mnie zamknąć. I wszyscy mi powoływali się na telefony, laptopy, ale wiedzą, że rzeczywiście się nie zmienią. I dzisiaj jestem tutaj w tym moim mieszkaniu, gdzie tutaj powsadzone są nie wiadomo co, a mi to nie obchodzi. Bo nie muszę się to martwić. Ale zauważcie to, że gdy zauważacie coś dziwnego, gdy widzicie coś dziwnego, wierzcie sobie, bo nawet jeśli to się sprawdzi nieprawdą, wierzycie sobie. A jeżeli się sprawdzi prawdą, to nie pozwolicie sobie ludziom zrobić. I tak patrząc w tyle się okazuje, że po prostu każdy człowiek w moim życiu mnie wrabiał, bo każdy miał jakiś tam cel, który miał mnie zniszczyć. I to się wydaje po prostu tak głupie, paranoidalne i chore. Ale z racji, że ja to... Co mam na myśli? Zaufajcie sobie. Bo się długo człowiek wam czegoś nie chcę powiedzieć. Pomyślcie sobie, czemu wam nie chcę przyznać racji. Jeżeli ktoś specjalnie z was robi jakąś wariatkę, jeśli ktoś z was specjalnie robi wariatkę i wmawia narkotyki, nawet pokazuje ci dowody, bo ta osoba tak naprawdę nie chce uwierzyć, że takie rzeczy mogą się do ciebie dziać, bo tak naprawdę jest zazdrosna. Ale też nie bójcie się zgłosić takich rzeczy. Bo mimo,
wiedziała, że nie miałam. O! Widzisz, kto w moim mieszkaniu? O kurwa. Takie dziwne dźwięki, widzicie? A to jest po prostu, na wieś, tam nic nie ma, to nie ma. Ale po prostu zauważacie takie rzeczy. I wiecie, najśmieszniejsze w tym jest to, że prawda jest zawsze na widoku. Gdy się wprowadziłam do tego mieszkania, ignorowałam dużo rzeczy. Gdy się to wprowadziłam, ignorowałam dużo rzeczy. Aż wtedy się okazało, że to jakieś były jakieś po prostu... jakieś kurwa... trzyma. Ale że pozwoliłam sobie to wszystko przejść. I zobaczyć i ocenić. Bo wiem, że pozwoliłam sobie przez to przejść i ocenić. Potrafię ocenić, co jest... Potrafię ocenić, co jest prawdą, co nieprawdą. I co ma znaczenie. Ale jedna rzecz mnie bardzo... na jednej rzeczy mi bardzo zależy. Na jednej rzeczy mi bardzo zależy. Te wszystkie osoby, które mnie okłamywały, robili ze mnie wariatkę, wsadzali mi tu kurwa jakieś dziwne rzeczy. Po prostu te osoby muszą ponieść tego konsekwencje. Bo nie wiem, jak człowiek może być takim złym człowiekiem, że wie, że tą drugą osobę wrabia, a mówi, że nie i udaje. Jestem taka zła, bo jestem dobra. I wszyscy po prostu się oszukali złoczyńcami. Chcę sprawiedliwości.